Lublin, Małopolska. Region jest nasz. We wtorkowy poranek, 12 minut po 8. Pierwszy gość w cyklu trzech programów samorządowych dzisiaj. Gość w programie na żywo, słowo za słowo, Andrzej Potępa, starosta Brzeski. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Panie starosto, komitet wyborczy wyborców powiat Brzeski, no i jedynka na liście. Pewne zwycięstwo? W wyborach samorządowych na szczeblu gminnym i powiatowym miejsca na liście nie mają kompletnie żadnego znaczenia. Naprawdę tak pan myśli? Naprawdę tak myślę i naprawdę tak jest. To pokazuje doświadczenie moich wielu już kampanii. Bardzo często z tych list wchodziły osoby z miejsca 7, 14. Na tym poziomie ludzie wybierają konkretne osoby i szukają tych konkretnych osób. Ja tylko z tego względu mam na tej liście jedynkę, że jestem liderem całego komitetu Powiat Brzeski we wszystkich gminach tego powiatu. Też niektórzy pytają, czemu taka pospolita nazwa Powiat Brzeski. No z dwóch powodów. Po pierwsze, tworzymy komitet, który wystawia kandydatów tylko do powiatu, a nie do gmin. A po drugie, podkreślamy, to ja to cały czas podkreślam, że jesteśmy komitetem samorządowym, a nie politycznym. A wasze sympatie polityczne? Jakie właśnie są? Nie ma. No ja jestem, jak już podkreślam wielokrotnie, nigdy nie byłem w żadnej partii, nie jestem. A to chyba jest jednym z elementów sukcesu tej kadencji, bo dzięki temu, że nie jestem w żadnej z partii, znakomicie współpracuję ze wszystkimi wójtami, burmistrzami. Myślę, że w ogóle teraz te podsumowania, które są naturalne na tym etapie, no, należy tu podziękować wszystkim, z którymi do tej pory współpracowałem. I myślę, że też ta moja polityczność ma tu swoje znaczenie, ale myślę, że chyba to, że ja potrafię rozmawiać z ludźmi i muszę podziękować wszystkim, którzy pomogli w jakikolwiek sposób, bo przecież nie mnie, tylko mieszkańcom, powiatowi, a współpracuję znakomicie i z marszałkiem, i z panem wojewodą, i poprzednim, i obecnym, i z parlamentarzystami, również tymi, którzy byli, którzy są. Wszyscy oni pomogli i zawsze każdemu nisko się kłaniam i dziękuję za to, że w jakiś sposób przyczynił się do tego, że my mamy możliwość inwestowania, mamy możliwość rozwijania tego powiatu. Urząd starosty? Panie starosto? No po to kandyduję, po to startuję do wyborów, więc byłbym tutaj hipokrytą, gdybym udawał, że tego nie chcę. Nie, ale mam taką nadzieję, że te wybory, te oceny, które nas teraz czekają, ta weryfikacja, będzie właśnie oparta o realne osiągnięcia, a ta kadencja na przestrzeni tych 20 lat powiatu jest absolutnie wyjątkowa i mówię to w oparciu o fakty, no a nie... No to może to jest ten moment, panie starosto, żeby zapytać jeszcze w kwestii pewnych podsumowań o sukces i o porażkę. Przede wszystkim powiem tak, że zastanawiając się nad tym, podsumowując, licząc te wszystkie dokonania, mam jedno poczucie, które dla mnie jest najważniejsze, że nie zmarnowałem żadnej szansy, że starałem się wszędzie i do końca zawalczyć o powiat, o pieniądze, o inwestycje. Czy wszystko się udało? No nigdy tak nie jest, żeby wszystko wyszło. Ale skala, o której teraz powiem, jest absolutnie wyjątkowa. Przez ostatnie 4 lata zainwestowaliśmy, na inwestycje przeznaczyliśmy 135 milionów. Takiej skali nie było nigdy. Mówiło się o kilkunastu milionach. 89 milionów pozyskanych środków unijnych, które przecież nie są jeszcze wykorzystane, tylko będą wykorzystywane przez najbliższe 2-3, nawet niektóre projekty są 5-letnie. To daje perspektywę rozwoju i bez względu na to, jak to ocenią wyborcy, to każdy, kto obejmie ten powiat za 3 tygodnie, będzie miał pewność, że to nie jest tylko administrowanie, tylko szansa na naprawdę konkretny rozwój, na konkretne inwestycje i na to, żeby ludziom się żyło bardziej komfortowo. Panie starosto, a porażka? Coś, co być może jeszcze wywołuje pewien niedosyt? Co można było zrobić lepiej?
albo co nie jest dokończone jeszcze? No wiele rzeczy jest niedokończone. Gdyby tak było, to można by było zamknąć urząd i zgasić światło, więc zawsze jest coś do zrobienia. Jakiejś takiej konkretnej porażki, takiej dużej porażki nie widzę. Są jakieś drobne, które można by było pewnie zrobić lepiej, które się nie udało z takich czy innych powodów, ale to są naprawdę drobiazgi. Myślę, że zdecydowanie więcej jest tych, które się udało doprowadzić do końca i tu jeszcze raz to podkreślę. Naprawdę dzięki dobrej woli różnych ludzi, bo pierwszy z brzegu przykład, niedawna reakcja pana wojewody, gdzie rolnicy ze Szczurowszczyzny powiedzieli, my chcemy już natychmiast. I w ciągu 2 dni znalazło się 700 tysięcy złotych. To pokazuje, że jak się z ludźmi dobrze żyje i dobrze współpracuje, to można mieć coś niemalże natychmiast, co się wydaje w administracji rzeczą niemalże niemożliwą. Kto będzie burmistrzem Brzeska? Albo no kto powinien być, to jest pańskim bardzo zdaniem? Ciekawe pytanie. Myślę, że mamy bardzo wyrównaną stawkę. Znam wszystkich tych panów, bo z burmistrzem współpracuję od lat. Pozostali dwaj kandydaci to są przecież radni powiatowi od wielu lat i też mogę o nich powiedzieć same dobre rzeczy. Ja staram się być neutralny wobec wyborów w gminach wszystkich. Może dzisiaj warto zarekomendować. Ale powiem dlaczego chcę być neutralny. Dlatego, że zakładając, że będę pełnić funkcję starosty, ja muszę dobrze współpracować z każdym burmistrzem, wójtem. Dlatego nie chciałbym dzisiaj nikogo wskazywać. Natomiast no, powiem tak, no, patrząc, znając te osobowości, znając te osoby, wiceprzewodniczący naszej rady, pan Tomasz Latocha, który ma i pokazał się ze znakomitej strony jako radny, ale też ma ogromne doświadczenie w biznesie, bo przecież jako wiceprezes MAR-u miał do czynienia z tymi sprawami, jest ekonomistą. Wydaje się być bardzo ciekawym kandydatem na to stanowisko. Natomiast sądzę, że panowie mają bardzo wyrównane szanse i gdybym dzisiaj miał powiedzieć, kto się znajdzie w drugiej turze, no nie zaryzykowałbym takiego zakładu. Panie starosto, pan jest także wiceprezesem Tarnowskiej Organizacji Turystycznej i znowu w kontekście tej działalności, obok bycia starostą, zapytam o sukces i porażkę. No właśnie, to jest bardzo ciekawa sprawa. My może więcej niż 2 lata temu zorientowaliśmy się, że projekty te związane z turystyką raczej nie mają szansy sukcesu w pojedynkę, czyli pojedyncza gmina czy powiat sobie tu nie poradzi. Ja wtedy zaproponowałem gminom z naszego powiatu i nie tylko, bo to mówimy o powiatach również dąbrowskim i tarnowskim, żebyśmy się zrzeszyli w Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, bo wtedy taki duży projekt ma szansę sukcesu. No jak się okazuje, miałem rację. Wraz ze starostą dąbrowskim zostaliśmy wiceprezesami tej organizacji, oczywiście działamy społecznie. No i obydwa projekty, które złożyliśmy, zakończyły się sukcesem. Rowerowe? Tak, jeden to ścieżki rowerowe, projekt za około 15 milionów złotych, który będzie dopiero realizowany. I drugi projekt, który też już jest w realizacji, to jest wzrost atrakcyjności turystycznej regionu i tu też nasze gminy dostały pieniądze. Powiat brzeski również ma swoją pulę w tym projekcie ze ścieżkami rowerowymi. Czy mówimy o Iwkowej i Oczchowie? Iwkowa, Czchów, Bożęcin, Szczurowa, Dębno, Brzesko, w zasadzie... Bo tam się sporo dzieje, tam już trwają te przebudowy. Więc już się sporo dzieje. Baszta w Czchowie między innymi. Baszta w Czchowie, przepiękny projekt, aranżacja wzgórza zamkowego ze ścieżką militarną historyczną, wieża widokowa w Iwkowej, ścieżki rowerowe, będzie przy naszym schronisku młodzieżowym nowy parking, miejsce obsługi rowerzysty. To taka troszeczkę moja działalność jakby obok, ale jednak mimo wszystko dała one spore pieniądze samorządom z naszego terenu i też, no, też jest powodem satysfakcji. I jeszcze jedno pytanie, panie starosto. Wiemy, że będzie modernizacja centralnej sterylizatorni w brzeskim szpitalu. Wiem, że umowa odpowiednia jest podpisana. Co to oznacza dla pacjentów? Czy dla pacjentów cokolwiek zmienia? Czy nie? Pacjenci pewnie tego nie zauważą, natomiast dla pracy szpitala to zmienia, bo wiadomo, że aparatura, przede wszystkim te podstawowe urządzenia i sprzęt medyczny muszą być sterylizowane. Chodzi o to, żeby one były szybko, sprawnie i oczywiście na określonym poziomie.
Bardzo się cieszę, bo to są pieniądze krajowe. My mamy aż 25 milionów teraz na różne projekty w szpitalu i składają się na nie w większości oczywiście środki unijne, ale tu podpisałem niedawno umowę z panem wojewodą i to są środki krajowe. To też jest spora kwota, bo jest 2,5 miliona złotych, ale obok tego projektu jest dużo takich naprawdę dużych projektów. W szpitalu się będzie działo teraz dużo. Oczywiście będzie się to wiązało na początku z pewnym zamieszaniem, bo choćby blok operacyjny. Czyli z pewnymi niedogodnościami. Dokładnie, ale jak ma być lepiej, to musi być przez chwilę gorzej. Bardzo mnie cieszą te ogromne inwestycje w szpitalu, a przede wszystkim bardzo nowoczesny sprzęt, który trafi w konsekwencji tych remontów i tego wyposażenia. Andrzej Potępa, starosta Brzeski, z nami we wtorkowy poranek w programie Słowo za Słowo, w programie na żywo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, pozdrawiam słuchaczy.